Okej, okay. Kto ma 40 jeszcze chyba Oscar? Okej, okay. Switch, Switch, Beach. Jaki on ma plate? Chwila. Spooky? Zap? Nie, on jest elektryczny, bym nie dał mu zap plate. Dread plate, czyli duchowe ataki będzie miał judgmentem, okej. Okay. A fuck. Więc jednak ta sala chyba nie jest aż tak liniowa, jak mówiłem. Ale nie, no tutaj na 100% jest coś do zrobienia. Jakbym, kurde, nie mógł przeskoczyć tego. Momento, zaraz, tak. Okej. Okay. A, dobra, już rozumiem. Jednak jest liniowa, tylko trzeba wiedzieć, jak tutaj się idzie. Ta, zamknij gębę, nie obchodzi mnie to. Pierdol, dostaniesz i się złożysz. Chimekoł. On chyba jest duchowy. Więc... osądzę cię. Staniesz się duchem. Mimo tego, że już jesteś. Lili! Wow. Pff. Oscar nie ma szans. Adultoj się na ratunek przyjdź. Okej! Okej! Drogi panie, uspokój się! Mówiłem, uspokój się! Po raz kolejny. Dmucham na zimne. Zaraz jakiegoś, kurde, earthquake'a użyję, czy innego gówna i... kto wie, co może się stać. Ja wiem, płacz z mojej strony. Takedown, serio? Kurde, nie chybiaj! Ubiłbyś go teraz! Ale nie, ty wolisz się wydurniać! Jak dureń! Tak jakbyś chcesz, żeby cię zajebał! Byś chciał raczej. Hit with recoil. Tak, super, zajebiście. W sumie jestem ciekaw, gdzie można garczompy znaleźć. To fajne poki są. Dobra. Dobra, spierdzielaj! Nikt cię nie lubi. No może poza, kurde, znaczną większością ludzi na świecie. W sumie... iść do centrum? Nie! Damy radę. Kurde, czekajcie, bo... do kibelka mi się zachciało, więc no... po raz kolejny ZW, bo oczywiście nie mogę tego zrobić w jednym segmencie. Tak więc no. No i kurde jestem! Do czego służy ten przycisk? Wciśnijmy go! O nie, globalne ocieplenie się zwiększyło. Ale to nic, bo ja jestem bohaterem i zaraz tutaj dam wszystkim wpiernicz. Jestem zły. Jestem małym debilem i cię rozwalę, mimo tego, że to ja zginę. I co? Pi! Spierdzielaj mnie z tym gównem! Masz! A nie, zaraz, o, o! Podskocz, Oscar! Skacz w przestworza! I zwal się w niego jak meteor! Proszę bardzo. On jest kolczasty! On jest kolczasty! Jak w ciebie się wwali, to lepiej się módl, ponieważ taka... akupunktura jest bolesna.
Ta, trzeba zmienić. Oscar Levla i tak dostanie. Chrum chrum bitch! I tak będę musiał się wrócić do Pokémon Center, bo... Adultoisowi wodne ataki się kończą. Szkoda, że cię to nie dobiło. A coś myślę, że... Adultois będzie tankował nam bardzo dużo ludu. Więc lepiej, żeby był w najlepszej formie. O! Bimberel! Do widzenia! Ale to ten, pójdę do peceta jak dojdę do lidera. Wtem się zawrócę. Będzie sobie myślał, o, przyszedł kolejny, który chce dostać ode mnie wpiernicz. Nie, poczekaj, debilu, najpierw muszę się przygotować. A, okej. Okay. Masz do tego pełne prawo. Powinienem super potionów ponakupywać, bo marnuję tylko te mleczka i marnuję. Ale hej, przynajmniej dla moich moje poki wyrosną z bardzo mocnymi, zdrowymi kościami. O! Dreadblade! Przepraszam, masz bardzo seksowne wąsy, ale musisz zginąć. I ładne marakasy. Poza tym mam ciebie już w drużynie, więc... O! Kurde, dla Oscara przydałyby się lepsze ataki, na serio. Co on tym Thundershockiem nie zrobi, kurde, rewolucji nikomu? Jakby miał Thunderbolt z drugiej strony, to już by było lepsze. Ta. A mówił, że sowy są mądre. Dać ta nie była. O, o, o! Siema, siema. Już cię nie ma. Mam nadzieję. Naprawdę. Specjalna obrona! Cholera. Ale muszę przyznać, Electivire wygląda brzydko. Jakieś barwy wojenne ma na sobie. Electabuzz jest bardziej stylowy. Ale hej, kto co lubi. Bzy, bzy! Co, moja elektryczność jest lepsza? Kurde, jeszcze tylko troszkę. No cóż. Zobaczmy. Mogę sam się zalać? Nie. Kurde, co ja zrobiłem. Chociaż możesz, może chwila, moment. Tutaj. Ha! Tak, tak, chcę dostać wpiernicz. Daj mi wpiernicz, proszę, jestem marynarzem. Znowu Noctowl! Szkoda, że po części psychiczny nie jest. Dobra, jako że ty zaraz levela dostaniesz. Więc Simon niech się pobawi. Haha, co ty zrobisz dla mnie? O, o, to mi zrobisz. Mam full heal? Nie tędy droga. Mam heal powder. Dobra, może być. Nie będę ryzykował z oszołomieniem. On jest kamienny! Zresztą, co ty tam masz w twoim repertuarze? Raczej nic nie zrobisz. Ciekaw jestem, czy Simon może jakieś lodowe ataki się nauczyć. To by bardzo nam się przydało. Adultoist w sumie wiem na 100%, że może. Takie dwa ice beamy. Dobra, teraz muszę uważać. Wiem, znowu uzdrawiam, kurde, ale... Kto wie, jaki następny będzie Pokémon, nie? Lepiej na zimne dmuchać. Tu
tutaj Weezing! Albo inne gówno, które może wybuchać. Electrode, do jasnej cholery. Jaką kontrę na elektroda bym miał? O! Dziękuję. Co mi tym zrobisz? Psi! Idź się schowaj, literko alfabetu. Wyglądasz jak kurde jakaś... O, ninjas. Okej, nie wiem czemu, znaczy no wiem czemu, bo, ale Unown wyglądał dla mnie zawsze na taką... taki makaron w literki, no nie, że zupę alfabetową można z tego sobie robić. Ała, speed boost. Co ty kurde zrobisz? Zaraz padniesz. Padłeś? Nie powstawaj! Nie Powerade. Uhu! Bez Lucky Egga dostał level. Kami, czy masz związek ze Street Fighterem, mój drogi? Okej, już go tutaj mamy, nie? Patrzcie, czeka na wpiernicz. W sumie, wiesz co? Ta. Tyle, że no, tak jak powiedziałem, najpierw idziemy do peceta. Żeby nam siostra Sadness wyleczyła wszystkie poki. Szkoda, że te wszystkie zagadki się znowu poprzestawiają i będę musiał wszystko robić od nowa, ale wiecie co? Nie obchodzi mnie to! Hej, yes! Dawaj. W sumie tu jestem ciekaw. Czemu na przykład przy Pokémon Center nie może stać jakaś pielęgniarka emo? By była siostra Sadness. Nawet by pasowało. Chcesz, żebym wyleczyła ci twoje Pokémony? Życie to i tak jest jeden wielki ból egzystencjalny, więc po co miałbym to robić? Tylko... Po co miałabym to robić? Tylko po prostu... To i tak śmierć jest nieunikniona. I później zaczyna słuchać jakiegoś emo ścierwa, jak Tokyo Hotel. Tokyo Hotel jest fajne, mają ładną wokalistkę. Stare jak świat, ale w sumie to sam jestem ciekaw, co oni tam... Jak się oni tam miewają. Właściwie to nie, ale hej. Co ja robię? Debil ze mnie. Nie, dobrze robię. Tutaj muszę spuścić wodę. Ja pierdzielę, ta sala to jedna wielka toaleta. Ciągle tylko spuszczasz wodę i spuszczasz. I napełniasz zbiornik. Dobra, are you ready? Welcome! Nie dostaję tutaj zbyt dużo challengerów. Ciekawe dlaczego, może mają... Boją się wody, bo to koty. Jesteś tutaj właśnie, przed tobą stoi Pastoria Gym Leader. Tak, jestem Crusher Shrake. Moje Pokémony były wzmocnione przez białe wody sztormu. I przyjmą wszystko, co możesz, przyjmą na siebie wszystko, co możesz na nie rzucić. Nasze zwycięstwo jest nasze! Dalej, dajmy sobie no, piątkę. Scott. Okej, okay, nie bądź wredny, błagam cię, bro. O. Metalowo-psychiczny, tak? Mam jakąś kontrę na to? Ewentualnie Rexio, ale chciałbym zobaczyć, jak robalowe ataki zadziałają. A, normalnie. Zajebiście, nie mam wyjścia teraz. Dobra, cały czas używaj Iron Defense, nie mam z tym problemu. Tylko nie używaj żadnych gównianych ataków. Safeguard. Dobra.
Musisz chyba mieć psychic czy coś takiego, skoro zaraz Iron Defense, Safeguard i Block, tak? Dobrze, nie masz żadnych mrocznych ataków. Jakbyś miał, to do tej pory bym dostał w pierdol. Czy Block działa tylko wtedy, kiedy on żyje? Gyro Ball, to jest stalowy, ała. Ała, ała, ała! Musisz go zaatakować. Musisz go zabić! Dobra, jakby cały czas atakował tym Gyro Ballem, czy... O, Pelipper, dobra. Mam na ciebie sposób. Oskar. Poczwórne obrażenia! Bo jesteś latająco wodny. O, dobra, teraz sobie obronę zwiększy. Nawet dwie. Ale to nic, Oskara nic nie powstrzyma. Dawaj, jeszcze stockpiluj. Co ci to kurwa da? Śmierć! Jakieś ostatnie będzie wkurwiające gówno. Już się boję. O! Ej, to był dobry ruch. Pewnie! Thundershock for the win. Myślę, żeby tak mu dać Zap Plate i tyle, i żeby Judgmentem atakował... O nie, Aurora Beam. Czemu ja się Oskarem pierniczę? Adultoi, zbierz go! Przecież on ma elektryczny atak. Ta, no to będzie lekko wkurzające, ale nic, czego nie możemy sobie przyjąć na klatę. Dobra, to też wkurzające, ale dobra. Ała, nie gryź mnie! Nie zrobicie z Adultoisa zupy z żółwia. Ja lubię żółwie, są takie fajne. Kiedyś jak byłem mały, to jedna z koleżanek miała takiego fajnego żółwia. Cały czas chował swój łeb i wszystko do swojej skorupy. Dlaczego? Ja chciałem cię tylko pogłaskać i kochać najbardziej na świecie, a ty ode mnie uciekasz. Całe szczęście, że teraz Adultoisa mogę ściskać i głaskać i kochać. Chyba, że mnie porazi prądem. Uuu, 69! Jak ci się to podobało? A! Skończone! O, nie doczytałem. Wygląda na to, że rozwaliłeś mnie, ale dobrze się bawiłem walcząc z tobą. Masz to. Zasłużyłeś na to, o proszę bardzo. Tak, ta potrzebujesz tę odznakę, żeby używać serw i tak dalej, ale... Nie pamiętam, jak się serw zdobywało. Może już mam, o Brick Break, zobaczymy ile w tym prawdy. 55, tak? Bug. A nie, to jest prawda. Co on... Kurde, pewnie nie tak mi wytłumaczył ten ruch jak trzeba. Coś tam mówił, że coś z HP, że mniej niż połowa, a to jest kurde nieprawda, bo Brick Break tylko ściany rozwala typu Reflect i Light Screen. Znowu chcesz w pierdol! O hej, dostałeś odznakę, co? Co ci mówiłem? Pan Wake znaczy Sensei, jest bardzo zajebisty, ej? Co to za gadanie? O, to wy dwaj. Och! Sensei! Słuchaj, dzieciaku, znam twojego starego i nie będę od tego uciekał, ale nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek wziął cię jako mojego ucznia. Tak czy owak, wy mnie nie potrzebujecie. Możecie zostać silni... sami możecie zostać silni.
Toksik, to się nie liczy! Ty jesteś moim sensejem i tak zdecydowałem. Ale zapomnij, to jest zbyt kłopotliwe. Nie, szykuje się kłopoty. Team Galactic jest przed Obserwatorium Gate. Powiedział coś o bombie! Ty byś wiedział coś na ten temat, mój drogi. What? Nikt nie pierdoli się z Pastorią, nie na mojej warcie. Oh my god, Toksik, coś ty zrobił. Ej, sensei, poczekaj! Kakashi, sensei! Naucz mnie Chidori. Toksik to by chciał się nauczyć Chidori, jestem tego pewien. Koniec końców nie było źle. Okej, mam coś do zrobienia. Wytrenowanie. Właściwie to cieszę się, że ja ten wersję 32-bitową tego emulatora pobrałem. Udało mi się zobaczyć, co kurde sprawiało, że ten slowdown był taki okropny. Właściwie dam ci zapplate i tyle, żebyś miał jakiś porządny stabowy ruch. Toksik Blade. Fist Plate. Zap Plate, dobra. Ja pierdzielę, Oskar, ty naprawdę potrzebujesz dobrych elektrycznych ruchów. Jestem pewien, że uczysz się za jakiś... O! W życiu bym nie rozpoznał Toksika tutaj. Czy mój nowy strój wygląda dobrze? Właśnie, Krogunk jest bardzo modny. Nie rozumiem go czasami. Hej! A czym ja jestem? Pokrojoną wątróbką? Nie zapominaj, że też tu... Z tobą gadałem przed chwilą, zamknij gębę. No więc tutaj jest Galak. Bę! Osiedl! Jakbyście tak nie stali jak debile, jakby Toksik kurde zrobił swoje, to by nic się nie stało. Fuh, było ciężko. Ty, co żeś ty zrobił? Co ja zrobiłem, mnie się pytasz? Cóż, technicznie to nie byłem ja. Paczka przyszła, wiesz, i to była bomba. Od Team Galactic! I ja wcisnąłem przycisk i to zrobiłem. O, i właśnie, nie mogę zapominać. Muszę raportować rezultaty testów. Dostałem pałę! Na razie i wam wszystkim do widzenia. The Great March is invaluable. Wy nie idźcie za mną, nie pozwólcie, żeby ktoś inny też za mną szedł. Będziemy mieli duże kłopoty, jeżeli zostało trochę tej bomby. Nie możesz kurde zobaczyć, co tam się stało w środku? A. Hej Maciek, idź za tym galaktycznym debilem. Ja zostanę tutaj, tak jak powiedział mój master, sensei. I nie pozwolę, żeby ktokolwiek tędy wszedł. Dobra. A ja mogę? Co się dzieje? Czemu jeszcze nie poszedłeś? Idź za tym galaktycznym debilem! Jezu Chryste. Dobra, pójdę, nie bijcie mnie. Chwila, przecież już leczyłem. No właśnie, co ja tutaj robię? Właśnie. Brum, brum, bitch! Zobacz! Kawaleria przyjechała, dostaniesz w pierdol za darmo. Co z tobą? Przestań za mną gonić. Ponieważ cię rozwalę moimi pokemonami. Ale muszę uciekać i dojść tam tak szybko jak możliwe, więc masz farta. Spieprzam. No, więc rozumiesz mnie? Lepiej za mną nie idź. Całe szczęście, że jestem buntownikiem. Taki cosplayer rzuca się mocno w oczy. Potrzebowaliśmy energii z Valley Windworks, by zrobić to. To by wzięło... potrzebowalibyśmy scientyficznego geniuszu, żeby zrobić coś takiego. Tak właśnie dlatego nasz boss, kto to zrobił, jest scientycznym, mechanicznym geniuszem! Nie przestań podsłuchiwać!
Nie będę tracić energii na ciebie! Mam nadzieję, że cię Blastoise zaatakuje w tej trawce. Oczywiście, że nie. Na NPC-tach, kurde, trawki nie działają. Siema. Boj, boj, ta galaktyczna bomba jest naprawdę ogromna. Czyli Weezing, który użył Explosion. Właśnie przed salą też tego doświadczyliśmy. Z tą małą dziesinką tutaj nie ma zbyt niczego, czego nie możemy wysadzić. Jestem ciekaw, co zaplanowali. A znów podsłuchiwałeś, znów gadałem do siebie, jesteś wkurzający i mam już dość uciekać, ale nie będę marnował energii, by ciebie rozwalić. O kurwa, oczywiście! Wypierdalaj, nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. Jesteś bezużyteczny, jak Derek Green. Ech, nie chcę z tobą gadać. Co to za pindzia? Chyba nam coś dajesz. Hotel jest taki romantyczny. Mam nadzieję, że rycerz na Pokemonie przyjdzie mnie porwać na miesiąc miodowy. Mam Bidufa! Kwalifikuję się na to. Gorzej w pececie jest. Przyjdę moim, kurde, przyjadę moim rumakiem. Wtedy zobaczysz. Znowu Sharpbeak. Wtedy zobaczysz, jaki mogę być gryźliwy. Bidów ma wielkie zęby, ale nie śmierdzi mu z gęby. Pant, pant. Czemu uciekam w ten sposób? Nowy świat, nowe uniwersum, które nasz szef chce stworzyć, o którym mówił. To tak powoduje, że sikam, myśląc o tym. Kiedy użymy tej rzeczy, użyjemy. Znowu podsłuchujesz. Nie będę z tobą się bił. Zgadnij co, bycz. Au no, znowu mnie za mną idziesz. Wypierdalaj, zniszczę cię. Żeś dopiero się zdecydował? Drapion! O! On jest mroczny. Więc nie. Simon! Toxic Spikes, o! On jest trujący i mroczny chyba, tak? Wiem, że Skorupi, jego poprzednia ewolucja, jest trująco-robalowym pokiem, więc hej. Drapion jest fajny, patrzcie, jak składa się, kurde, z kształtów! Ma fajny uśmiech. I na głowie ma ręce. I gryzie. Tak, tak, tak. Poison, ale to nic. Ponieważ mamy to. Nie! Fech, nie uciekł. Gdybym nie uciekł, to lele. Nie mogę już się lać. Jestem zbyt zmęczony. Muszę dać to dla komandora. Chciałbym. Muszę tego użyć przy jeziorze. Czego tak stoisz? Idź za nim! Ale najpierw... O, Cystia. O, witaj. Dawno się nie widzieliśmy, jak tam twój Pokédex. Nie zwracam na niego wcale uwagi. Przybyłam tutaj, by zbadać folklor o tym jeziorze, ale cóż, wygląda na to, że jezioro jest teraz otwarte dla ludzi. Czy słyszałeś o folklorze na ten temat? Mówią, że jest wyspa na tym jeziorze, a jako, że jezioro jest dość małe, to dziwne, że ludzie tego nie widzieli do tej pory. I w środku tej wyspy jest miraż pokemonowy. Nikt nie może wchodzić do tego pokoju. O, właśnie, musiałem z tobą porozmawiać o czymś innym. Hej Maciek, czy gdzie jest ten debilaktik poszedł? O, czy to twoja starsza siostra? Chciałbyś. O, nie jest? O, okej. Ta eksplozja w Great Marszu? To nie było nic poważnego. Mister Sensei powiedział mi, żebym ci to powiedział.
Ale ta, ten Team Debilactic, wow! Czy oni są naprawdę popierdoleni, czy co? Oczywiście, że są. Następnym razem, kiedy ich zobaczę, nauczę ich lekcję, której nie zapomną. Mój Weezing wypierdoli ich wszystkich w powietrze. Ta bomba to popierdółka. Z twym przyjacielem. Jest bardziej energetyczny, jest bardziej niecierpliwy niż energetyczny, czyż nie? Więc no, wracamy do tematu. Czy widziałeś Psajdaki na Route 210? Tak. Skurczybyki niewychowane cały czas tylko blokują mi drogę. Tak, to właśnie, przy tej kafejce. Tak, wiem, że Psajdaki. Tak czy inaczej powinieneś użyć tego lekarstwa na Psajdakach. Pracujesz na Pomkendeksie, więc powinno być to dla ciebie warte zachodu. Secret Potion! Jeżeli może graliście w Pokémon Crystal, to wiecie, gdzie to kurde się... Gdzie ten przedmiot się używa. Poszłam na tą wielką przygodę z Pokédexem, kiedy byłam młodsza. Mam nadzieję, że spotkasz każdego Poka, który jest do spotkania. I to może ci pomóc w wypełnieniu tego sekretem mirażowego Poka. Widzimy się potem! A biedny Simon do tej pory umierał przez tę pieprzoną kurde truciznę. Masz, mój drogi, nie bój się, nie zapomniałem o tobie.